Przyznanie się do winy jest królową dowodów. W tej sprawie nie było żadnego innego. Ja się nazywam Krzysztof, a dzisiaj porozmawiamy o sprawie mordercy z Rzepina. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zbrodni. Dzisiaj zajmiemy się sprawą z naszego podwórka. Będzie to historia seryjnego mordercy z Rzepina. Proces ten zelektryzował cały kraj i mówi się, że była to najsłynniejsza sprawa w powojennej Polsce. Mamy rok 1969, noc zaduszkową z 2 na 3 listopada. We wsi Rzepin zrywa się silny wiatr. I stare kobiety mówią, że to potępione dusze zawodzą, szukając drogi do nieba. Kto nie musiał, w tę noc nie opuszczał swojej chaty. Natomiast 45-letni Mieczysław Lipa był do tego zmuszony. Został on wybrany na sołtysa wsi Rzepin i tak się składa, że był to ostatni dzień składania podatków gruntowych. Nie wszyscy we wsi o tym pamiętali, dlatego on wybrał się do sąsiada i po wypisaniu kwitu został tam na telewizji. Do siebie wrócił przed północą. Zapada zmrok i cała rodzina Lipów szykuje się do spania. W środku nocy mieszkańców budzi pożar domostwa rodziny Lipów. Zostaje wezwana straż pożarna. Strażacy wchodzą do izby, a im oczom ukazuje się makabryczny obrazek. Większość ścian oraz podłoga tonie we krwi. Strażacy wyciągają z chaty 5 na wpół zmęglonych ciał i szybko okazuje się, że przyczyną ich śmierci nie był pożar, a brutalne morderstwo. Oprócz Mieczysława Lipy tej nocy śmierć poniósł również jego bratanek Władysław, bratowa Zofia, matka Maria oraz młodziutka żona bratanka Krystyna, która była w zaawansowanej ciąży. Zostaje wezwana milicja. Na mieszkańców Rzepina pada blady strach, ponieważ okazuje się, że wśród nich grasuje niebezpieczny morderca. To też bardzo utrudnia pracę milicji, ponieważ ludzie nie chcą zeznawać. W obawie, że jeżeli powiedzą za dużo, to mogą podzielić los rodziny Lipów. Ludzie bali się do tego stopnia, że większość z nich spała z motyką i siekierą przy łóżku. Śledczy szukali motywu zbrodni. Najbardziej oczywistą przyczyną zabójstwa mógł być motyw rabunkowy. 45-letni Mieczysław Lipa był sołtysem wsi Rzepin. Nie było tajemnicą, że trzyma w domu bardzo dużo pieniędzy. To był też ostatni dzień, kiedy on zbierał podatki gruntowe i jeszcze nie zdążył wpłacić tych pieniędzy do banku. Ponadto Mieczysław wziął również kredyt w wysokości 60 tysięcy złotych na rozbudowę domu. Z pożaru ocalał również kwitariusz sołtysa i na tej podstawie ustalono, ile pieniędzy znajdowało się w mieszkaniu państwa Lipów. Drugim mniej oczywistym motywem mogła być zemsta. Natomiast musimy pamiętać, że Mieczysław był bardzo poważany we wsi. On nie miał żadnych wrogów i tak naprawdę trudno by było znaleźć kogoś, kto by go nie lubił. W pogrzebie uczestniczyło kilka tysięcy osób. Na cmentarz parafialny w Pawłowie zawieziono 3 ciemne trumny i 2 białe, w których pochowano młodych. Nikt wtedy nawet nie przypuszczał, że wśród żałobników znajdują się mordercy, a jeden z nich niesie trumnę. Po jakimś czasie krąg podejrzanych zawęża się do 40 osób. Na ich czele figuruje rodzina Józefa Zakrzewskiego. Rodzina Zakrzewskich nie była lubiana we wsi. Ponadto syn Józefa, Czesław Zakrzewski, był już wcześniej notowany przez policję. On był karany za drobne rozboje, kradzieże oraz przestępstwa. Kiedyś złapał w ogrodzie 6-letniego chłopca, który przyszedł na jabłka. Wsadził go na całą noc do chlewika ze świniami. Od tej pory dziecko się jąkało. Podobno też obciął ucho miejscowemu pijaczkowi. Czesław Zakrzewski zostaje zatrzymany z powodu kradzieży drzewa z lasu i milicjanci rutynowo pytają chłopaka, co on robił w nocy z 2 na 3 listopada. Jak się okazuje, Czesław nie miał żadnego alibi. Niestety również żona Czesława zeznała, że tej nocy on był poza domem.
Co ciekawe, policja nawet dotarła do świadka, który widział Czesława tej makabrycznej nocy i on zeznał, że o ile wszyscy biegli w stronę pożaru pomagać rodzinie Lipów, on zdawał się iść w zupełnie przeciwnym kierunku, niezainteresowany tym, co się dzieje. Czesław ląduje w więzieniu, jednak milicja nie ma żadnych dowodów na to, że brał on udział w morderstwie rodziny Lipów. Milicja postanawia zastosować specjalne środki. W celi Czesława zostaje umieszczony agent specjalny, który ma się z nim zaprzyjaźnić i sukcesywnie wyciągać jak najwięcej informacji, które mogłyby mieć związek z zabójstwem rodziny Lipów. Swoją drogą wydaje mi się, że to troszeczkę jest przekichana robota być takim agentem, ponieważ na świadomie decydujecie się na to, że będziecie siedzieć w więzieniu jak normalny więzień, nie wiadomo jak długo, nie wiadomo z jakim skutkiem, po prostu marnujecie sobie życie w imię pracy. W mieszkaniu Zakrzewskich zamontowano również podsłuch. Chociaż nie wydaje mi się, żeby oni przy którejś z kolacji zaczęli przechwalać się tym, jak to kiedyś kogoś zamordowali. Natomiast domyślam się, że był to kolejny sposób na to, żeby wyciągnąć jakiekolwiek informacje. Mijają miesiące i Czesław zdaje się troszeczkę otwierać. Czesław był bardzo nierozgarniętym, mało inteligentnym mężczyzną i agent specjalny przekonał go, że za kradzież drzewa z lasu grozi mu stryczek. Podpowiada mu również, że jedynym ratunkiem byłoby napisanie listu do Radia Wolna Europa. Czesław miałby tam opisać swoje przestępstwa, jak i domniemane zbrodnie, jako walkę z władzami komunistycznej Polski. Następstwem tego miało być odbicie Czesława z więzienia przez agenta Radia Wolna Europa. Zakrzewski oczywiście napisał taki list i policja po otrzymaniu cynku od specjalnego agenta zarządziła przeszukanie celi. Śledczy zabierają się do czytania listu, ale to, co w nim znajdą, przejdzie ich najśmielsze oczekiwania. Okazuje się, że Czesław nie tylko brał udział w morderstwie rodziny Lipów, on popełnił również dwie inne zbrodnie razem ze swoim bratem oraz ojcem. Czesław przyznał się m.in. do zabójstwa innego sołtysa, Bolesława Hartunga, którego razem ze swoim ojcem zastrzelił na leśnej drodze. Przyznał się również do zabójstwa Jana Borowca, miejscowego dentysty. Ale taką chyba najbardziej przerażającą zbrodnią była ta dokonana na Jerzym Janie Żaczkiewiczu, sołtysie z pobliskiego Trzeszkowa. Czesław wraz ze swoim ojcem Józefem wywlekli biednego Żaczkiewicza z domu. No i tutaj mężczyźni wykazali się wielką wyobraźnią. Owinęli jego głowę ręcznikiem. Następnie ciągnęli go przez podwórko na krowim łańcuchu. Ściągnęli mu spodnie, dźgali bagnetem, a na sam koniec wrzucili ciało do studni. Następnego dnia ojca znalazła córka. Ona taka była, dochodziła do 6 klasy dopiero. Wyszła na podwórko, obeszła po stodole, po oporach i wała tatusiu. Tatusia nie ma. Ona dochodzi do studni, a oba braty idą, męża, tak Józef jak i Władysa. I mówi tak się, stryjki kochane, tatuś w studni, zabity leży. Okazało się również, że cała rodzina Zakrzewskich odprawiała dość niepokojący obrzęd. Polegał on na tym, że cała rodzina zbierała się wokół lichtarza. Helena Zakrzewska była wodzirejem całego przedstawienia. Ona zapalała gromnicę, przechylała ją na bok i mówiła na wpół magiczne słowa. Cała rodzina wydawała następnie wyrok na osobę, która im zaszła za skórę. Helena trzymając gromnicę mówiła na przykład niech borowiec skapnie i znaczyło to tyle, że trzeba się go pozbyć. I zazwyczaj równo rok po tego typu obrzędzie Czesław oraz Józef byli zobowiązani do dokonania zbrodni i pozbycia się wspomnianej osoby. Żona Józefa, Helena, oczywiście nie przyznała się do winy i tak sobie myślę, że była chyba najbardziej rozgarniętą osobą w tej rodzinie, ponieważ nie było żadnych dowodów na to, że ma jakikolwiek związek z tymi zbrodniami, oprócz oczywiście wspomnianego listu Czesława. Czesław Zakrzewski bardzo chętnie uczestniczył w wizjach lokalnych, a to dlatego, że jego przyjaciel z celi przekonał go, że podczas jednej z takich wizji ktoś z Radia Wolna Europa na pewno go odbije. Miało to wyglądać w ten sposób, że w pewnym momencie naleci helikopter i zabierze tego biednego Czesława gdzieś tam hen daleko poza ramiona sprawiedliwości. Czesław pokazał miejsce ukrycia narzędzia zbrodni. Z lasu wykopano karabin, pistolet, zakrwawiony płaszcz i maskę zakładaną na twarz. Może oskarżony założy sobie tą maskę, zobaczymy jak oskarżony wyglądał. Dobrze?
Proszę sobie założyć. Na głowę? Tak. No, to jeszcze tam wtedy mieli. No nie, no to tak się trzymali? Na twarz. No ja. Proszę o spokój. Chyba po co wam była potrzebna? No tak jak byliście ubrani. U lipów. U lipów. Na morderski lipów, tak proszę założyć. No nie, nie, na oczy, na... Dopuśćcie tak, jak się tam wtedy mieli, tak się ją trzymali? To by mi było duszno. A kiedy wam było duszno? Ja bym założył na gębę. A duszno by wam było? Nie, nie udusicie się, nie bójcie się. Na moment proszę tylko założyć, tak jak nie mieliście na morderskiej widzi. To ja teraz. Ale w jego mniemaniu miał je zakopać sąsiad Antoni, który zapłacił Zakrzewskim 10 tysięcy złotych za milczenie, ponieważ no, oni nakryli go na tej makabrycznej zbrodni. Natomiast na broni odkryto ślady Józefa oraz Czesława, więc no, Antoni został oczyszczony z zarzutów. Ponadto milicja zabezpieczyła też bardzo dużą ilość pieniędzy. Na niektórych banknotach widać jeszcze było ślady krwi. Finalnie okazało się, że w morderstwie rodziny Lipów brały udział 3 osoby. Był to Józef Zakrzewski oraz jego 2 synów, Czesław i Adam. Cała sprawa stała się naprawdę wielkim medialnym wydarzeniem w Polsce, ponieważ władze zgodziły się na codzienne transmisje z sali rozpraw. Ludzie poznali nie tylko makabryczną historię rodziny Zakrzewskich, ale również mogli zobaczyć twarze zbrodniarzy. Cała Polska śledziła losy morderczej rodziny. W rozprawach oraz w wizjach lokalnych uczestniczyły masy ludzi. Dochodziło do tego, że milicja musiała trzymać w ryzach rozwścieczony tłum. Wydawało się, że naród chce sam wymierzyć sprawiedliwość i o mało nie doszło do publicznego linczu Czesława oraz Józefa. Na kolejnych etapach procesu Józef stara się chronić swojego najmłodszego syna Adama Zakrzewskiego. Próbuje przekonać sąd, że dzieciak nie miał nic wspólnego z zabójstwem rodziny Lipów i został zmuszony do pomocy ojcu oraz bratu. Mówicie, że do przyznania się do udziału w zabójstwie Lipów ktoś was zmuszał, tak? Wysoki sądzie, jakbym tam poszedł do Lipów, to zobaczyłem tyle ludzi, to mi włosy na głowie stareją i nie wiedziałem, co zrobić. Ale czekajcie, bo tam tak dużo ludzi nie było. Ludzie byli 300 metrów odsunięci. Jak pełno grubych ludzi nieżywych. Przecież staliśmy przed waszym domem i ja was jeszcze pytałem. Po coście się modlili, gdzieście odchodzili iście wszystko nam szczegółowo opowiedzieli. A to jest nieprawdą, nieprawdą. No dobrze, ale dlaczegoście kłamali? Wasz ojciec i wasz brat mówili coś innego. A to ja nie wiem, wysokie sądzie, że byli pogłupiały. Obaj powiedzieli, że byliście na podwórku. Nie byłem w życiu tam nigdy. Adam, ty jest tak samo poszedł, tak jak krowa do szlachtuza z nami, bo nie chciał biedny chłopak dzisiaj. Łabzalo się płacę, niezmiernie płacę, żal mi boleje, wolę, winienem to winienem, przyznaję się, to dziecko niewinno i dzisiaj u mnie się tu znalazło, oj, dzisiaj poniewierany jestem na starość, o Jezus Mario, co mnie spotkało, co ja sobie w życiu zasłużył. O Jezus, kochany. I o ile rodzina Zakrzewskich skrywała no naprawdę takich chojraków w sądzie, to podczas odczytywania wyroku no, miny im troszeczkę zeszedły. 28 czerwca 1971 roku wyrokiem sądu pierwszej instancji zarówno Józef, jak i Czesław Zakrzewscy zostali skazani na karę śmierci. W stosunku do Adama orzeczono karę 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok został wykonany przez powieszenie 28 czerwca 1971 roku. Natomiast Adam Zakrzewski powiesił się we własnej celi kilka lat później.
Okazało się również, że rodzinie Zakrzewskich pomagał sędzia rejonowy w Starachowicach i to dzięki niemu Zakrzewscy unikali kary za drobne rozboje oraz napady. Sędzia został oczywiście skazany na wyrok więzienia. I to już by było na tyle. Nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawy, co wy sądzicie o całej sprawie. Koniecznie podzielcie się tym ze mną w komentarzach. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, ponieważ jest to dla mnie bardzo, bardzo motywujące i daje mi naprawdę dużego kopa i siłę do nagrywania kolejnych odcinków. Bardzo wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niebawem.